Siemaneczko ludziska, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj będzie to w ogóle bonusowy, taki dodatkowy, fajny odcinek. Bo dzisiaj mamy 21 lipca, słuchajcie, a co się dzieje 21 lipca? 21 lipca jest premiera najnowszego Car Mechanica. I właśnie dzięki uprzejmości firmy Cenega możemy sobie taką grę od Playwaya właśnie odpakować, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dostaliśmy wersję, tutaj proszę ja was, bardzo kolekcjonerską, pudełkową, fajną, więc będzie, myślę, bardzo fajny właśnie odcinek. Zobaczymy, co jest w środku. Pozwoliłem sobie kawałek paczuszki naderwać i już widzę, że jest ciekawie, więc ja was może tutaj już bardziej nie opóźniam. Otwieramy, oczywiście grę można zakupić, wszelkie linki będziecie mieli w opisie, żeby sobie zakupić właśnie egzemplarz, bo jak wiecie, Car Mechanic kiedyś na kanale był, ale teraz na pewno powróci. I ukazuje się naszym oczom, co? Skrzynka, słuchajcie, skrzynka z narzędziami, już widzę jakieś siupki, słuchajcie, podetniemy sobie, ogólnie mam bardzo tępy nożyk, ale znalazłem go w Fergusonie. Zobaczcie w ogóle, co my tu mamy. Co my tu mamy w ogóle, jak to zarąbiście wygląda. Mamy tak, mamy ogólnie skrzynkę, tak? Skrzynkę jak na taką na typowe narzędzia, jak to chyba w każdym warsztacie jest. Mamy dwie komory na górze od razu. W lewej komorze, jak widzimy, tego to wam nie powiem, co to jest. A nie, to są te wentelki chyba oraz bezpieczniki. I zobaczcie, normalnie dostaliśmy cały komplet, a to się przydaje czasem, do opon, do wentelków. To jak najbardziej to się przydaje. Bezpieczniczki. Nie powiem, bo jak mi w Maseju wysiądzie, to sobie weźmiemy skrzyneczkę, słuchajcie, i sobie podremontujemy. Do tego śrubki, ej, bez kitu, śruby jak do tego, no do kół normalnie, do samochodu, tutaj przy korsie chyba by mi normalnie pasowały. Mamy elegancko cztery śrubki oraz sześć nakrętek. No nieźle, no nieźle, ale w ogóle zobaczcie, to jest zajebisty bajer. Znaczy w sensie nawet można by sobie tego użyć, jak ktoś by potrzebował śrubek czy czegoś. Oczywiście Miki z wąską nadkręcał, bo Miki się na mechanizacji tak bardzo nie zna. Dlatego seria z Car Mechanica będzie naprawdę bardzo śmieszna i będziecie mogli mnie dużo pouczyć, myślę, że też sobie na live'ach pogramy w to. No ale dobra. Oczywiście na środku mamy logo gry, czyli Car Mechanic Simulator 2018. Ale co, może otwórzmy sobie walizkę i... O kurde, nie! Jak ja normalnie, dziękuję. Zobaczcie, jaką rejestrację dostaliśmy w ogóle fajną. Czy wy to widzicie? Kurde, z moją nazwą. Jak to, ej, cudnie. Ja to sobie gdzieś normalnie dorąbię do Maseja chyba na górze gdzieś. Albo gdzieś z tyłu, ale zobaczcie, w ogóle jaka fajna. Mamy swoją tablicę rejestracyjną z tej właśnie logiem Car Mechanic. Ej, to jest świetne, nie? Ja za to wielkie propsy. Kurde, w ogóle co tu jest? Jak to jest coś świetnego? Jak to jest chyba jedna z najlepszych przesyłek, normalnie nawet polska farma się chowa. WD? WD 40, a jak? Zobaczcie, dostaliśmy nawet WD. 100 ml WD. WD się zawsze przydaje. WD jest dobre na wszystko. Korozja i korozja. WD zawsze pomaga. Zobaczcie, no kurde. Aj, halo, słonki, żeby nie złamać. Tak, no może na razie połóżmy. Bo nie chcę tu właśnie złamać słomeczki. Mogę trochę o, czekajcie, o, dobra. Elegancko. Następnie dostaliśmy chyba bajerek, co każdy chyba w samochodzie kiedyś woził, czyli fajne właśnie kosteczki samochodu. Myślę, że nawet do Corsy się je przywiesi na jak to się nazywa, na lustereczko, one sobie fajnie dyndać. Ale jakie w ogóle mięciutkie, fajne. Zawsze chciałem takie mieć, a nigdy nie miałem. Naprawdę, zawsze to widziałem w samochodach, kiedyś to chyba tata miał nawet takie coś, ale nigdy nie miałem. A zobaczcie, to fajne, albo można się z kotem pobawić, czy można sobie, nie wiem, jak nam w domino braknie czy coś, to możemy sobie na przykład, słuchajcie, kosteczki takie tutaj użyć. Nie w domino, kto się gra w ten? W Chińczyka na przykład. O, następnie zapach Car Mechanica. Już powiem wam, że nawet przez opakowanie ładnie, intensywnie pachnie. Mamy jakiś tu konieczny ten konkretny zapach? A, po prostu odświeżacz. No naprawdę to jest też bardzo... O, muszka, halo, bzykaj stąd. Kolejna bardzo fajna sprawa, odświeżacz powietrza. Naprawdę powiem wam, że jestem zaszokowany tą przesyłką, bo chłopaki się postarali. Ale to jest nic, bo jeszcze mamy drugie piętro, no nie. Jak ja jestem w szoku, no pierwszy... O kurna, tablica mi zjechała. Tablica leż. Czekajcie. Też muszę ją sobie tu ustawić. Srebrna taśma, chyba w każdym warsztacie, każdy chyba ją zna, każdy używał, to jest nieodłączny element każdego mechanika. Stanowczo, cała szpuleczka, elegancko, no kurna ziot, jak to normalnie jest kozak. Do gry sobie przejdziemy zaraz, mam oczywiście pudełkową wersję gry, ale poza tym mamy jeszcze klucz, elegancko. O, tak to chyba Francuz, nie, Francuz albo Żabka.
Zobaczcie, kurna, Jordi, jak ja normalnie masę, ja bym tym kluczem całego rozkręcił, nie? Kurde, ty, ej. Mamy dosyć ciężki, masywny pluszyk, fajny. Myślę, że jakby tak komuś nawet chciał się w samoobronie posłużyć, to będzie jak najbardziej bardzo fajny sposób. Wszystko ładnie działa, zobaczcie, nawet mamy tu miareczkę, ile sobie możemy wysunąć. Nie, no ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, bo naprawdę takich rzeczy się nie spodziewałem na pewno w przesyłce. A normalnie jestem pod wielkim, naprawdę wielkim wrażeniem. Dobra, umocujmy sobie klucz może tutaj, na razie, żeby nam nie spadnie. Spadnie, nie spadnie. Albo i spadnie, no to położymy sobie na razie z tyłu. Na masce kolejna sprawa, czyli kamizelka odblaskowa z logiem właśnie Karl Mechanik 2018. Myślę, że właśnie na przykład możemy sobie takie coś założyć na rower, jakbyśmy gdzieś jechali po ciemku albo coś i mamy przy okazji fajne zabezpieczenie, no bo wiadomo, że to nas lepiej widać, ale przy okazji mamy bardzo fajne logo Karl Mechanika. Tam jeszcze mam coś też napis, ale nie chcę jej wypakowywać, ale też chyba Karl Mechanik, tak, 2018, tylko większe logo pewnie gdzieś tutaj na klacie albo na plecach. Tylko nie będę je wyjmował na razie, bo mi szkoda najzwyczajniej, bo naprawdę bardzo fajna kamizeleczka, może mi się kiedyś jeszcze przydać, no nie powiem, że nie. Dobra, kamizelkę sobie włożymy, no ale wszyscy chyba czekali na naszą wersję pudełkową Karl Mechanika. Patron medialny, Auto Świat Otomoto, Playway. Zawiera pakiet oraz DLC, no to mam od razu DLC. Kupuj, naprawiaj, sprzedawaj. Oczywiście chyba każdy kojarzy tą grę, więc tutaj dużo chyba tłumaczyć nie trzeba. Proste, że zajmujemy się mechanizacją właśnie samochodową. Ale w tym właśnie tutaj nowym mechaniku doszło nam wiele ciekawych rzeczy, przez co naprawdę będzie można robić wiele fajnych rzeczy. Chyba też właśnie będzie można modować coś, więc bardzo fajna sprawa. A słuchajcie, a jak się to otwiera? Chcę wam jeszcze zaprezentować. A, mamy tutaj te. Chyba posłużymy się nożykiem. A, jest mój nożyk, ale w ogóle ja jestem pod wrażeniem, nie? Naprawdę teraz coraz to lepsze paczki i tutaj mówię, polska farma też była na bardzo wysokim poziomie, ale Karl Mechanik, myślę, że w sumie to dwa różne tematy, bo jednak rolnictwo i tutaj mechanizacja samochodowa, co innego, ale myślę, że jak najbardziej też postawi wysoko poprzeczkę. No i oczywiście mamy pudełkową wersję Karl Mechanika. Hub jedzie kładem, która prezentuje się, no jak to pudełkowa wersja, w fajnej okładce właśnie i tyle, więc powiem wam, że tak, podsumowując, na pewno będzie seria z tej gry, bo to bez... Kurde, rejestracja mi spadła. Bez dwóch zdań, która mi skrzynka spadnie. O, na razie niech sobie tak będzie. Dużo fajnych gadżetów otrzymaliśmy, bo naprawdę nie spodziewałbym się nigdy, że dostaniemy tyle fajnych gadżetów. No, nawet ta rejestracja, te kuleczki, no, klucz, takie fajne rzeczy, taśma, kurde, to się, no, aż normalnie się mordka, ale ujebałem ją. Aż się normalnie mordka cieszy, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie więcej takich paczek właśnie tego typu. Ja myślę, że trzeba wpaść do nich, odwiedzić, bo naprawdę, no, podziękować się też ode mnie za tą przesyłkę, bo to jest po prostu kosmos. A wy co? Nabywajcie Karl Mechanika i przechodźcie razem ze mną, bo na pewno u mnie będzie na tym wielki ubaw. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Cześć!